Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższych dniach w naszym regionie. Najbliższy weekend będzie należał do Wisły, bo właśnie tam już w piątek rozpoczynają się dni tego miasta. Co się będzie działo aż do niedzieli, o tym opowie dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury Katarzyna Czesz-Kaźmierczak. Szanowni Państwo, chciałam Państwa serdecznie zaprosić na najbliższe wydarzenie do naszego miasta, to jest na Dni Wisły. Bawimy się od 30 sierpnia do 1 września, czyli w najbliższy weekend. W piątek w amfiteatrze odbędzie się premiera filmu o Wiślanach w Ostojczewie i wystąpi zespół pieśni i tańca Śląsk. Równocześnie wręczymy nagrody w dziedzinie kultury. Serdecznie zapraszam, wstęp na to wydarzenie i wszystkie w ramach Dni Wisły bezpłatne. W sobotę odbędą się warsztaty różnego rodzaju, wystawa plenerowa, jak również występy w amfiteatrze. Gwiazdą tego dnia będzie zespół Demono, natomiast niedziela to koncert Wiślanie dla Wisły. Serdecznie zapraszam. To będzie niesamowity weekend w naszym mieście. Warto zwrócić uwagę na film dokumentalny, który będzie miał swoją premierę pierwszego dnia podczas obchodów Święta Miasta. Ciągle tu jesteśmy. Opowiada o życiu w niewielkiej wsi w serbskim Banacie. Film w reżyserii Andrzeja Drobika to godzinna opowieść o zachowaniu tradycji, przywiązaniu do przodków i małej społeczności, która musi radzić sobie z wieloma problemami. A myśmy sami byli Polacy, my sami, i jedni byli Serbi. Aha, to było wszystko maďarskie. I na ich grobach pisze, jeszcze Polska nie zginęła. Sympatycy złocistego napoju z pewnością nie będą mieli powodów do narzekania w najbliższych dniach. W Cieszynie w piątek rozpoczyna się Cieszyńska Jesień Piwna, a zakończy w sobotę. W piątek impreza na terenie browaru zamkowego rozpocznie się o godzinie 14:00. W programie m.in. gry i zabawy piwne, wystąpi Misiasty oraz zespół coverowy grający utwory Lady Punk. W sobotę start w samo południe o godzinie 17:00, rozstrzygnięcie konkursu. W 9. Międzynarodowym Cieszyńskim Konkursie Piw Domowych oraz w 9. Konkursie Piw Pracowniczych wystąpi Norman Power, a także finaliści turnieju karaoke o Puchar Browaru Zamkowego. Gwiazdą wieczoru będzie oddział zamknięty, który wystąpi o 20:30. Wstęp każdego dnia kosztuje 5 zł. A teraz zmieniamy klimat i przenosimy się do Książnicy Cieszyńskiej, która w piątek zaprasza na Letnisko Cieszyn. To prezentacja o tym, jak promowano Cieszyn przed 100 laty. Start godzina 17:00. W najbliższych dniach nie zabraknie również sportowych propozycji. W sobotę w Górkach Wielkich startuje 4. bieg na Bucze. Start i meta ośrodek pod Brandysem. Biegi dla dzieci i młodzieży 10:30. Zaś bieg główny wystartuje o godzinie 13:00. Dystans, który mają do pokonania zawodnicy, to 5,75 km. W sobotę atrakcji nie zabraknie w Ochabach. O godzinie 13:00 przy tradycyjnej zagrodzie rolnej odbędą się wyścigi pojazdów własnej konstrukcji, tak zwane ochabskie papaje. W sobotę strasznie będzie w Cieszynie. Na Wzgórzu Zamkowym odbędzie się impreza Strachy na Zamku. Korowód przebierańców wyruszy z czeskiego Cieszyna, gry i zabawy oraz upiorna dyskoteka czeka na wszystkich już na Wzgórzu Zamkowym od 19:00. Pokaz sztucznych ogni nad Olzą 20:30, w programie również nocne zwiedzanie Wzgórza Zamkowego, start 20:45. Fani czterech kółek z pewnością znajdą coś dla siebie w niedzielę w Ustroniu. 1 września odbędzie się 4. rajdowy Ustroń. Panie burmistrzu, już za niedługo 4. rajdowy Ustroń. 4. rajdowy Ustroń o godzinie 12:00, 1 września. W niedzielę zapraszamy wszystkich na ustroński rynek i okoliczne ulice. Będzie się działo bardzo dużo. Piękne sportowe samochody, dużo wrażeń, dużo dodatkowych atrakcji dla dorosłych i dla dzieci, symulatory bezpiecznej jazdy, symulatory różnego rodzaju wydarzeń wypadkowych na drodze, jak wychodzić z ciężkich sytuacji. Dodatkowo dla dzieci wiele atrakcji towarzyszących. Będziemy się wspólnie bawić. Zapraszamy serdecznie. W związku z tym chciałbym również poinformować, że mogą być niewielkie utrudnienia w ruchu. Objazdy będą wyznaczone i podane do informacji. Zapraszam wszystkich 1 września o 12:00 na ustroński rynek.
Warto również odwiedzić w niedzielę Strumień. Tam ten dzień upłynie pod znakiem dożynek. Barwny korowód przejedzie ulicami gminy około 15. Obrzęd dożynkowy zaplanowano na terenie Parku Miejskiego, później część artystyczna. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy oczywiście do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.